Niewielki stawik w środku pola. Co w nim może pływać, pomyślicie? 3-centymetrowy karaś? Pomyślałem tak samo, jednak prawda okazała się inna. To, co spotkało mnie na tej wyprawie tego dnia, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Mi się już zdaje, że ja jestem w jakimś śnie. Ostatnio dowiedziałem się o istnieniu takiego stawiku. Jest to długi, dość wąski i bardzo zarośnięty zbiornik. Znajduje się w środku jakiegoś pola. Byłem bardzo ciekawy, jakie rybki tutaj pływają, bo wygląda to całkiem nieźle. Na szczęście udało się skontaktować z właścicielem tego zbiornika, który pozwolił nam tutaj połowić. A zatem dzisiaj tutaj przybyłem, jestem na tak naprawdę jedynym miejscu, na którym da się normalnie łowić, czyli jest tutaj taka plaża. To jest już tak naprawdę końcówka tego stawu, tam jest koniec, a tam ciągnie się jeszcze jakieś 200 metrów. No i są tutaj oznaki ludzkości, bo nawet jest kosz na śmieci, w którym możemy dostrzec jakieś białe robaki, kukurydza, takie wędkarskie rzeczy, co oznacza, że tutaj ktoś łowi. Nie jest to żadne PZW, komercja, nic takiego, po prostu taki prywatny stawik, który powstał tutaj po wydobywaniu piasku, bo właściciel tego jest wydobywaczem piasku, można to tak nazwać. I właśnie słyszałem, że ten pan właściciel mówił coś tutaj o szczupakach 70 cm i o karpiach. Nie wiem ile w tym prawdy, ale przyjechałem tutaj dzisiaj i zobaczymy co uda mi się złowić. Tutaj mam swój cały sprzęt, który dzisiaj ze sobą zabrałem. Krzesełko, pokrowiec, plecak, jakaś wędeczka, która się nie zmieściła do pokrowca. Wiaderko z jakimiś zanętami, prowiantem, tutaj kolejne wiaderko. Będę dzisiaj łowił na 3 wędki. Jedna to będzie wędka spławikowa, w której pokładam największe nadzieje, a dwie następne to będą wędki fiderowe przygotowane na coś większego. A na końcu tego filmu czeka na was jeszcze fajny konkurs wędkarski, w którym będziecie mogli zgarnąć między innymi wędkę z kołowrotkiem. Ale więcej informacji na końcu filmu. Jest straszliwie duszno i gorąco, co wróży tylko jedno. Właśnie tamto. Na 90% będzie burza podczas mojego pobytu tutaj, co nie będzie ani przyjemne, ani bezpieczne. Ale trzymajcie kciuki, żeby się wszystko udało, bo ja nie zamierzam tutaj siedzieć w olbrzymim deszczu, podczas gdy pioruny walą wszędzie. Okej, szybka piłka. Kiedy goni nas burza, nie mamy za bardzo czasu na robienie jakichś miksów zanętowych czy czegoś takiego. Dlatego ja biorę nawilżony metod mix Rafish o smaku wanilii. Go od razu mogę nakładać do koszyczka, on się już lepi. Dzięki temu zaoszczędzę trochę cennych minut. Pierwsza wędka fiderowa będzie to wędka, którą możecie kojarzyć, czyli Iron Feeder od Zemexa, do 40 gram wyrzutu. Jednak nie będzie tutaj zestaw na fidera, tylko na metod fidera. Przypon z gumką to będzie, myślę, że pierwsza wędeczka, którą dzisiaj zarzucę i w ogóle pierwsza wędka, którą zarzucę do tego stawu. O, tak to się prezentuje. Kupiłem sobie kukurydzę i na tą wędkę właśnie założę na gumkę kukurydzę. Dobra, ziarenko założone. Na każdej wędce będę miał inną przynętę. Zobaczymy, co się najlepiej sprawdzi. I teraz ręką tutaj ubijamy. No i co, pierwszy zestaw tak naprawdę mamy gotowy do zarzucenia. Widziałem ogólnie jakieś rybki, które tutaj spłaszały, ale nie wiem, czy coś będzie brało. No i jak mówiłem, jest to bardzo zarośnięte i nie wiem, czy przypadkiem dno nie jest również tak zarośnięte, że nie będę mógł łowić. O kurde, ale wiatr. Ale spróbujmy, na razie nic nie wiem. Zarzucamy sobie tam. Kładziemy od razu na podpórce. Żyłeczkę napinamy oczywiście. Pierwszy zestaw gotowy na rybę. Będę co jakiś czas zerkał na tą szczytówkę, czy ona się ugina, czy nie. No i zobaczymy, jakby coś siadło, to naprawdę bym był taki szczęśliwy, że nie zdajecie sobie sprawy, ale dobra. Nie gadam już, tylko robimy kolejnego fiderka. O kurde, jakiś deszcz nawet zaczął kropić teraz. Nade mną jest jakaś wielka chmura i pewnie z niej trochę popada. Ale małym deszczykiem to ja się nie przejmuję. Drugą wędką fiderową, na której też będzie zestaw na metodę, jest wędka Big Bull Feeder 3000. Ale pogoda się naprawdę zmienia. Raz zachodzi słońce, raz wychodzi. Tutaj nagle zaczęło padać. Jest cały czas mega gorąco. Taki ciepły deszcz leci. Więc nie wiem, czy takie nagłe zmiany pogody wpłyną jakoś na brania. Mam nadzieję, że nie szczególnie. Okej, tutaj mamy też koszyczek do metody, ale zestaw od poprzedniego różni się tym, że tutaj mamy haczyk z wkrętem. I tutaj chcę sobie założyć dumbbells pop-up krill. Tu może pod tego rzekomego karpika, który tutaj istnieje. Ja lubię te wkręty przy haczyku, bo tutaj można naprawdę łatwo sobie nabić jakieś kulki, dumbbellsy. O, i od razu mamy nabite. Zestaw może lecieć do wody. Jak mówiłem, nie spodziewam się szału na fiderki. Bardziej mi zależy na wędce spławikowej, którą zaraz zresztą wyciągnę. Dwa fiderki już mamy gotowe.
a moją wędką spławikową będzie zwykła wędka teleskopowa, coś takiego. Spławiczek dwugramowy, prosty zestaw, dwa ciężarki. Haczyk malutki, dokładnie nie wiem co to jest za numer, ale jest mały. I na haczyk, jakby inaczej, czerwone robaczki prosto z ogródka. Myślę, że też białe mogłyby się sprawdzić, ale akurat ich nie mam. Nakopałem sobie tylko takich, więc zakładam to na hak, zarzucamy i zobaczymy, czy będą jakieś brania na spławik. O, branie! Na fideru! Na dumbbellsa! Jest branie na dumbbellsa! Na 100%! O kurde! Zaciąłem chyba za wcześnie! Ja nie mogę! O kurde! Leciutkie szarpnięcia! Coś tu się dzieje! O kurde! Szybko! Robię znowu zestaw na to! Jest! Było branie na dumbbellsa Raffish Krill! To bardzo dobra oznaka! Oho! W to samo miejsce! Ale okej, robimy ten zestaw na spławik! Na środek stawu spławiczek poszedł. Tylko jakąś podpórkę by się przydało zrobić, a już więcej nie ma, więc chyba z jakiegoś drzewa będę musiał. O, jest jakaś podpórka, nawet już chyba ktoś zrobił tutaj. I właśnie chyba również było branie na kukurydzy. Zobaczyłem tylko, jak mi szczytówka trochę latała. Kurde, no ciekawa sprawa. Nie wiem, jak obstawiacie, złowię coś, nie złowię, zobaczymy. Na kukurydzy. Lekkie, ale coś się działo. Jem sobie bułkę. O kurde, nie wiem czy nie ma ryby. Zdaje mi się, że nie ma, ale na 100% było branie. Nie ma. Ale coś się tu dzieje, słuchajcie, ale mi się to podoba. Jest klimacik. Burza to sobie chyba poszła. Coś tam się dzieje, ja nie mogę, ale jestem ciekawy, co się tutaj kryje w tej wodzie. O, o, o. Patrzcie. O kurde, ludzie, ale na tą kukurydzę są walnięcia. Od razu po zarzucie. Mamy rybę. Siedzi coś. Czy mi się zdaje, czy nie mamy spławika? Jest ryba. Dobrze myślałem, nie ma spławika. Jest pierwsza moja ryba na tym stawie. Jest to, słuchajcie, okoń jaki fajny. Jest. Mamy to. Coś czuję, że dzisiaj się szykuje naprawdę fajny dzień. Okej, czyli już wiemy, że złowimy tutaj okonia. Maluteńki okonek, ale fajnie wybarwiony, fajne oczka. Wywalamy go do wody, lecimy po coś większego. Ale cieszę się bardzo. Dwie wędki mam już zwinięte, bo mi brało coś. Jest naprawdę kozacko. O, 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 o. Wow, ale było brańsko, ale nie mogę zaciąć ryby, no to jest jakieś śmieszne. Brań jest na kukurydze mnóstwo, ale jakoś rybki dorwać nie mogę, ale w końcu się musi udać. To już jest dziwne, takie szarpnięcia mam. Nie, to jest niemożliwe, widzieliście to branie? Warto też wziąć pod uwagę, że ten kijek Iron Feeder od Zemexa jest bardzo lekkim kijkiem. Tu widać tak naprawdę wszystko. Teraz jest cały czas branie, tym razem leciutkie. O, kurczę, było ładne wygięcie szczytówki. To są jakieś ryby widmo. To są ryby widmo. I to nie jest to, że ja źle zacinam, bo na innych wodach, przy takich braniach już tnę i jest ryba. Ale tutaj jest coś nie tak. Miarka się przebrała. W tym momencie chciałem zmienić sobie hak na mniejszy, ale okazuje się, że nie mam przyponów z gumką z mniejszym hakiem. Ale ten hak wcale nie jest duży. Jak na takie brania, zakładam, że to są nie takie rybeczki 10 cm, tylko coś solidniejszego. Więc w końcu musi się udać zaciąć. To nie tak miało wyglądać. Ja nie wiedziałem w ogóle, że uda mi się tą całą zanętę, co tutaj miałem zużyć. A ona zeszła już w jakiejś pierwszej godzinie łowienia. Jak widzicie, zanęta już niestety uległa końcowi. Dlatego rozrobimy sobie Raffish Carp Amour. O tyle na razie. No i powiem wam, że jest ciężko, ale wierzę, że w końcu uda nam się dorwać tą rybę. Siedzi. Idzie. Jest ryba. Wreszcie dowiemy się, co jest rybą widmo. Co to jest? Wow.
No nie, puściła. Ja nie wierzę, jaka płota była. Jaka piękna płotka. Leciutko zapięta. To było solidne branie. No trudno, złapiemy więcej. Ale była piękna płotka. Wiedziałem, że to nie mogą być małe ryby. Niestety nie mam podbieraka, więc będzie ciężko z podbieraniem. Więc kolejny gatunek wiemy, że tutaj jest. Teraz tylko trzeba go wyłowić na powierzchnię. Jest. Jest. O, coś ładniejszego. Coś ładniejszego, ludzie. O kurde. Idzie coś ładniejszego. Jest coś ładniejszego, serio. Idzie? O kurde. Co to jest? Co to jest za ryba? Co to jest za ryba? Lin. Lina mamy. Jest linek. O kurde. O kurde. Kocham ten staw. Kocham ten staw. Jest lekko zapięty. O kurde. Ten staw to jest bardzo fajna woda. Szkoda, że nie mam podbieraka, ale nie spodziewałem się tak naprawdę totalnie żadnej ryby. A już na pewno nie lina. O kurcze, teraz jest przypał, bo on się może zerwać. Jest lin. Na kukurydze wreszcie coś siadło. Żyłka się rozluźniła. Tnę, fajna walka. Jest linek, piękna ryba. Tu jest kozacko, ludzie. Aż nie mogę w to uwierzyć. I taki lineczek leci do wody. Jest! Jest! Coś czuję, że będzie więcej filmów z tym zbiornikiem. Płoć, okoń, lin, fajnie. Czy ja właśnie nie mam spławika? Jest ryba. Chyba kolejny okoń. Tak, dokładnie tak. Jest kolejny okonek, który zanurzył mi cały spławiczek. Ja nie mogę, trzy ryby z rzędu. O kurde, wjechałem butem do wody. Hopla do wody. Teraz robimy znowu zestaw na metodę. Ta sama kukurydza. I lecimy po kolejną rybkę. Być może kolejny gatunek. Bo jestem jeszcze bardzo ciekawy, co jeszcze tutaj występuje. Wędka Iron Feeder od Zemexa. Naprawdę kozacko się na nią łowi. A ten dumbbellsik krill jakoś się na razie nie sprawdza. Czasami tam jakieś pojedyncze puknięcie było. Ale nic solidniejszego. Ale jeszcze z tą wędką pomyślę. Bo może tutaj dam jakąś kulkę proteinową. Na coś naprawdę większego. Ale później. Na razie skupiam się na kukurydzy. I łapiemy dalej. O. Kolejne branie, tym razem nie ma rybki, ale mi się już zdaje, że ja jestem w jakimś śnie. Znowu pusto. Znowu przyszły ryby widmo. Ale teraz chcę się zająć tym Big Bullem. Zdaje się, że zestaw był w zielsku. No właśnie. Ej, nie wiem czy to widzicie, ale ten dumbbells od spodu jest tak obgryziony. Czyli to jest dowód na to, że coś na to skubało. Skoro są tu liny, to ja sobie założę kulkę proteinową ślimak i spróbujemy zapolować na jakiegoś większego lina albo na inną większą rybę. Jak się nic nie będzie działo, to tutaj też założę kukurydzę, bo na nią są najlepsze wyniki jak na razie. Ło, kurde, takie branie było. Jak mówiłem, ryby widmo znowu przyszły. Kurde, była. Dobra, wpadłem na pewien pomysł. Patrzcie, bo od haczyka do tej kukurydzy jest jakiś dystans. I być może ryby nie łapią tego tak całego, tylko ciągną po prostu za tą kukurydzę. Dlatego z gumki kukurydzę zdejmujemy i zakładamy jedno ziarno bezpośrednio na hak. Więc jeśli jest tak jak mówię, to tym razem ryba powinna siedzieć. No niestety na takie coś nie ma brań, ale za to mam jeszcze jeden pomysł, ale najpierw muszę dorobić sobie trochę zanęty karp amur. No chyba dlatego nie było brań. Ale dobra, patrzcie co wymyśliłem. Najpierw zakładamy na gumkę ziarno kukurydzy. Teraz to obwijamy koło haczyka, żeby ta gumka była jak najbliżej. O i na przykład teraz już dotyka haczyka. No więc teraz jak coś za nią złapie, za tą kukurydzę, to wtedy już powinienem mieć rybę. No i przepraszam was trochę, no bo wy powinniście już widzieć tutaj z 20 ryb na tym filmie. Ale naprawdę ja nigdy jeszcze nie widziałem czegoś takiego, żeby były takie brania i nie dało się zaciąć ryby. Brania się jakoś uspokoiły na tym fiderku, więc coś mi się zdaje, że jest godzina koło 12, bo wtedy właśnie się uspokajają brania. Co już 16 jest? Znaczy 15.30. Ej, coś się stało, ja myślałem, że jakaś 12 jest. O, jest branie. O, jakie branie. Siedzi ryba. Jest ryba. Jest ryba. Mój sposób. Z tą gumką.
i jest nic małego. Jestem bardzo ciekawy, co to jest. Walczy ładnie. Lin, kolejny lin. No nie wierzę. Co tu te liny tak biorą? Mniej więcej tego samego rozmiaru. Trochę chyba mniejszy. Jest, ej, mój sposób chyba działa. Jest taki lineczek. Zdaje mi się, że lekko mniejszy od tego poprzedniego. Ale jest rybka. Udało się i jest to fajna rybka. Linek. Dobra, lecimy do wody. Nice. Patrzcie, moja wędka też skończyła w wodzie. Dobra, zmieniamy na kukurydzę również na wędce Big Bull. Jedna kukurydza na wkręta i dwie na hak. Tutaj będzie na jakąś większą rybę. Jest ryba. Jest ryba. Dopiero zarzuciłem tą wędkę. Jest i płoteczka. Niewielka, ale jak ładnie ubarwiona, jakie wielkie oczy. Tak samo ten oko miał takie wielkie oko. Jest, ale branie to miała naprawdę solidne o i zesrała mi się na rękę. Więc kolejny gatunek, który udało mi się wyciągnąć na powierzchnię, tym razem płoteczka. W ogóle dzisiaj miałem być kompletnie gdzie indziej, bo plan był taki, że dzisiaj lecimy na komercję. Jednak kiedy rano wstałem, zobaczyłem, że niebo jest zachmurzone i powiedziałem, nie, nie jedziemy, nie ma sensu, zacznie padać, a poza tym wtedy akurat wstałem i byłem tak śpiący, że już wolałem spać dalej niż na te ryby jechać. No ale później się okazało, że już jednak zaczęło się rozpogadzać, wyszło ładne niebo, słonko, ale na wyjazd na komercję już było niestety za późno. Ale przypomniał mi się ten staw, no i tu przyjechałem. No i bardzo fajnie, bo dowiedziałem się czegoś o tym stawie. Bardzo mi się to podoba, brania są bardzo szybko i fajne rybki. Siedzi ryba. Jest ryba. Nie wiem, czy to jest coś dużego. Zdaje mi się, że nie. No, to nie jest nic dużego, ale branie było fajne. Siedzę tutaj na fotelu, a tu nagle jedzie. Co to jest? Chyba płotka. Ale jakaś ładniejsza. O tak. O tak, jest, patrzcie jaka piękna, nie wiem czy to nie jest życiówka, ale płota, serio, nie wiem czy to nie jest życiówka. Patrzcie ludzie jaka płota, być może jest to moja druga największa płoć w życiu, ale jest piękna, ale te ryby są piękne, tak pięknie wybarwione, naprawdę. Jest. To jest ewidentnie jeden z najlepszych stawów, na jakich byłem chyba w ogóle w całym życiu. To nie jest ani komercja, ani PZW. Można powiedzieć, że to jest taki bardziej dzikszy staw. Nie wiem, co z tym właścicielem, co on tutaj robi. Czy on tutaj w ogóle cokolwiek robi. Widzę, że ktoś tutaj łowił. Nie wiem, kto to jest, ale bardzo mi się tu podoba. I widzę, że jest tutaj duży rybostan. Ej, jest kolejna chyba. Ta, jest kolejna ryba. Kolejne branie. Ej, ten mój pomysł z gumką chyba się sprawdza. Tym razem też coś niedużego. Pewnie kolejna płotka. Dokładnie tak. Ale serio, to może to był właśnie ten problem, że gumka była za daleko od haczyka. To już nawet mogę pod... No tak, mogę podnieść. Była lekko zapięta, więc spadła. No trudno, to i tak nie była jakaś super ciekawa ryba. Ale patrzcie, kukurydza blisko haczyka i już zacinam praktycznie każde branie na tej wędce. Właśnie chciałem zarzucić sobie wędkę, ale spławik mi znikł. Jest rybka na spławik. No i teraz możecie się zapytać, dlaczego przez taki długi okres czasu nic się na spławiku nie działo. I już wam odpowiadam, bo po prostu zmieniłem tutaj na kukurydzę. Przynajmniej to nie był robaczek, tylko kukurydza. I zaraz wam wyjaśnię dlaczego, tylko odhacz tego okonia. Okej, okonek odhaczony, leci do wody. Odpłynął. No i te okonki, co ja złapałem, miały szczęście. Ale ja na ten spławik akurat nie patrzyłem prawie w ogóle. Co jakieś 10 minut zerkałem, czy on jest. No i przy każdym zacięciu ryby na spławik po prostu widziałem, że spławika nie ma. Po jakimś czasie zauważyłem, że spławika w ogóle nie ma. No i to nie jest zbyt dobre, bo okonie mają zwyczaju daleko połykać. No i jak on siedzi na tym haczyku tak długo, no to niestety, ale przynęta już idzie po prostu do żołądka. I często miałem takie przypadki i wtedy po prostu już trzeba odcinać cały haczyk. Na szczęście dzisiaj tak nie było i wszystko takie okonki sobie odpłynęły, ale postanowiłem, że zdejmę tego robaczka, żeby nic nie po prostu nie brało i założę kukurydzę, bo wolę nie złowić małego okonka, niż złowić i mieć później problemy, bo muszę odcinać haczyk, okonek zdycha, no wiecie o co chodzi. A teraz sobie założyłem, bo postanowiłem, że będę trochę patrzył na ten spławik, no i szybko wyczaiłem, że go nie ma, zaciąłem, no i był okonek. Wiecie co ludzie, są dwa słońca, jedno jest tam, drugie jest tu. Wiecie jak to radzi? Nie ma jak tego zatkać. I mnie już po prostu oczy bolą. Nie mogę na wędki pasji. W ogóle napiszcie, czy wy też tak macie, że jak jesteście z kimś na fiderkach, patrzycie, czy wam drgają szczytówki i jesteście na jakiejś wodzie, na której często biorą i te szczytówki wam co chwila drgają, to napiszcie, czy wy też tak jak ja, najczęstszym słowem, jakie wymieniacie się ze swoim kolegą, to jest o. U mnie tak jest, nie wiem czy u was. Pewnie nie, tylko tak sobie gadam, bez sensu.
kurde, co się dzieje? Chciałem sobie zwinąć, a tu ryba idzie. Jest jakaś ryba, a ja chciałem sobie zwinąć, nic nie brało. A tu jest rybka i jest to kolejna piękna płotka. O tak, patrzcie to, jak ona jest dziwna. Patrzcie, kolejna fajna płoć. No i to mi się podoba. To jest jakaś taka poskrobana trochę, ale nawet nic nie brało. Po prostu sobie zwinąłem, a tu siedzi taka rybka. Bardzo fajna. Taki nieduży wstawik po wykopach piasku, a w nim takie cuda. A jeśli już mówimy o cudach, to zapraszam was na mojego Instagrama Bergarnek. Tam w najbliższych dniach pojawi się fajny konkursik na wędkę z kołowrotkiem i z akcesoriami. I w ogóle jest tam sporo konkursów, więc jakby co, to zapraszam, link w opisie. Jest. O! Siedzi chyba coś ładniejszego. Być może siedzi coś fajniejszego, albo w zielsko weszło. Ale coś idzie, tak? To musi być coś ładniejszego. Na 100%. Jest lin. O kurde, ładny lin. Piękny lin. Największy z dzisiejszych. Jest lekko zapięty. Na kukurydzę został złowiony. O, jaki piękny lin. O! Patrzcie. Nie. Ja chyba ludzie śnię. Patrzcie, piękny pan linowy. Jaka fajna ryba. Super, dobra, lecimy z nim do wody. Naprawdę, ja już nie wiem, co się dzieje. Nie mam słów. Więc jak widzę, populacja lina w tym stawie jest naprawdę bardzo duża. Skoro udało mi się już 3 złowić dzisiaj tylko w tym miejscu. Kukurydza totalnie dzisiaj króluje. Naprawdę, serio. Teraz już mi się wydaje, jakbym po prostu miał jakiś bardzo fajny sen. Pozdrawiam. Ryba, to jest ryba, a ja nawet nie wiedziałem, bo brało coś, ale myślałem, że nie ma. No i mamy na kukurydze kolejną rybkę, tym razem taka nieduża płoteczka. Od razu ją wypuszczamy. Nie ma, co? Było takie branie, takie mocne branie było, tak mi szczytówkę wygięło. Myślałem, że jak zatnę, to na pewno będzie ryba, ale jednak nie. Gdybym zamiast włączać kamerę, to zacinał od razu, jak widzę branie, to myślę, że mógłbym mieć trochę więcej rybek. Tym razem zaciąłem zamiast włączać kamery i jest kolejna rybka i tym razem płotka. Nie jakaś gigantyczna, ale jak to się mówi, jest. Bardzo mi się podoba wybarwienie tych rybek tutaj. Naprawdę wyglądają prześlicznie, takie piękne barwy. No i może ktoś powie, że ten staw wcale nie jest zarośnięty, bo sobie łowię w nim całkiem normalnie, ale po prostu tu jest taki region, w którym nie ma za bardzo zielska, a jak tutaj w jakieś inne miejsce wpadnie koszyczek, no to niestety się już przyklejają takie dziadostwa. O kurde, nie, ludzie, ja tutaj nie nadążam za zarzucaniem wędek. Zarzuciłem jedną, było branie, zwinąłem, robię zestaw, bierze na drugiej, zwijam drugą, robię zestaw, cały czas branie, po prostu ja na tej wyprawie w 90% tylko łażę i robię zestawy. Naprawdę już jestem zmęczony, ale bardzo szczęśliwy. No idzie kolejna rybka, już nawet teraz GoPro nie włączam, jak widzę branie, bo już mam dosłownie ostatki pamięci. O, jak powalczyła tutaj. Ale jest kolejna płoteczka. Dużo jest tutaj tej płotki, ale wcale nie takiej małej. O, ta tu nawet, ej, ładna płota, patrzcie. To jest ładna rybka. Takie płotki się fajnie łowi. Dobra. Wypuszczamy ją od razu i dalej jem bułkę, bo jestem strasznie głodny. Zaraz sobie zrobię kolejny zestaw. O, nie mogę. Co się tu dzieje? No i kolejna rybka. Szybko ją holuję. Branie było mocne. Naprawdę branie było mocne, ale rybka taka niezbyt mocna. Wędka Big Bull Feeder, płotka small. O, no i poszła do wody. Na ten hak cały czas daję dwie kukurydze i tak tutaj działam. O, jest jeszcze branie tutaj. Kurczę, to jest po prostu parada brań. Branie za braniem, ja już nie mam siły. A, siedzi. Rozwaliłem sobie całe stanowisko. No, jak widać, w tym stawie jest naprawdę masa płotki. Zastanawiam się jeszcze, jakie tutaj są gatunki, których nie złowiliśmy. Czy rzeczywiście są te karpie, szczupaki. O, ale za to ta płotka jest już naprawdę też również przyzwoita. Podłużne płotki. Już mi nogi po prostu odpadają. Idzie. O, jest coś chyba solidniejszego. O, już nie mam siły, rybo, dopiero siadłem. A ty znowu mnie tutaj męczysz.
co tym razem. Jeju, jak jedzie, ja nie mogę. O kurde. Mamy chyba jakąś ładniejszą sztukę płotki. No jest taka trochę lepsza. Jestem już zmęczony na maksa, ale do brania trzeba wstać. Jeszcze dzisiaj rano nigdy bym się nie spodziewał, że będę mówił takie rzeczy, ale ja łowienia na dzisiaj mam dosyć. Ale nie zrozumcie mnie tutaj źle, mógłbym tak naprawdę łowić jeszcze dłużej, tylko że jestem strasznie zmęczony, nogi mnie bolą, jest mi ich gorąco, nie mam już w ogóle wody, nie mam już w ogóle jedzenia. Kończy mi się zanęta, no i jest już dość późno, bo około 7:00. Rybki biorą naprawdę fajnie, nie dają mi po prostu usiąść. Właśnie tutaj mam dwie wędki już tak naprawdę zwinięte i myślę, że już ich nie będę zarzucał. Już się powoli zacznę pakować. Albo w sumie nie, jeszcze zarzucę raz. No i ta fajniutka płoć na koniec wyprawy mówi nam, że już trzeba kończyć. Taka dość spontanicznie wymyślona wyprawa okazała się jedną z najlepszych wypraw w tym sezonie. Jeśli chcecie, abyśmy wrócili na ten staw, zostawcie łapkę w górę i również zasubskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić tego filmu. Mi po prostu brak słów na opisanie tego stawu. Naprawdę ta wyprawa była totalnym kozakiem. Przyjeżdżając tutaj myślałem, że a pobędę 3 godziny, pewnie nic nie złowię. Byłem zły na siebie, że nie pojechałem na tą komercję, a tu się okazało, że bardzo dobrze zrobiłem, że zrezygnowałem z wyjazdu na komercję i przyjechałem na ten świetny staw. Tymczasem zapraszam was jeszcze do konkursiku, bo jak mówiłem, teraz ostro lecimy z konkursami, już drugi film z konkursem z rzędu. Jest fajnie. A Bergar z nadwody już się z wami żegna i widzimy się przy konkursiku. Elo! Dzisiaj konkurs organizowany wspólnie z kanałem KWW Wędkarstwo. Jest to ziomek, którego można powiedzieć kojarzę od początków kanału. Nawet 4 lata temu jego kanał na YouTubie polecałem. Więc postanowiliśmy sobie zorganizować wspólny konkurs. Zanim przejdziemy do bardzo prostych zasad, na początku oczywiście prezentacja nagród. I zacznę od nagród sponsorowanych przez kanał KWW Wędkarstwo. A będą to tak, 3 koszyczki fiderowe o wadze 20 gram. Haczyki ósemki, haczyki czwórki, już takie pod coś większego. Stopery do przynęt, które zakładamy na włos. Żyłka 0,22 do 11 kg. Zanęta płociowa. Zanęta lin karaś, pelet do metody czarny halibut, no i taki kołowrotek. No i ja sobie pomyślałem, że skoro mamy żyłkę, kołowrotek, akcesoria, zanęty, no to jeszcze tylko wędki brakuje i będzie cały secik. Jakby co, musiałem wymienić kamerę na taką trochę gorszą, ponieważ moja główna się przegrzała, no i wsadzenie jej do zamrażarki nie pomogło. Jest to wędka fiderowa firmy Black Force, trzyczęściowa, fajna, leciutka, pod nawet jakieś większe rybki. Te wszystkie nagrody trafią do jakiegoś jednego szczęśliwca. Zasady konkursu są bardzo proste, tak jak zwykle wystarczy subskrybować mój kanał oraz kanał KWW Wędkarstwa, jakby co, link do niego znajdziecie w opisie. Po drugie musicie zostawić łapkę w górę pod tym filmem oraz pod filmem konkursowym na kanale KWW Wędkarstwo, jakby co, do niego link też jest zamieszczony w opisie. Kurde, ktoś kosić zaczął. Ale nieważne, ostatnia bardzo ważna rzecz to musicie napisać w komentarzu biorę udział pod tym filmem oraz pod filmem konkursowym na kanale KWW Wędkarstwo. Jedna osoba będzie losowana z komentarzy pod tym filmem, druga osoba będzie losowana z komentarzy pod filmem na kanale KWW Wędka i później z tych dwóch wylosowanych osób będzie losowany jeden zwycięzca. Wyniki pojawią się za jakiś tydzień, czyli koło 23 sierpnia na kanale KWW, więc po wyniki tam właśnie wbijajcie. Patrzcie, na stawiku się utworzyły takie bąble na wodzie i podobno to znaczy, że tam pod wodą te bąble zrobił jakiś lin. I razem z tymi bąblami się już z wami żegnam. Powodzenia w konkursie. Do zobaczenia kiedyś, pa!